parę smurfowych dni wcześniej wyglądało tak. Gargamel porwał popę smurfa. Niech to smurf. Coś zasmurfiła się nie tak, jak powinno. Musimy go uratować. Będziemy walczyć do ostatniego smurfa. Jak to zrobimy, ważniaku? Musimy się przeprawić przez rzekę. To nie będzie wyprawa, a prawdziwa smurfa strofa. Co nagle, to po smurfie. To będzie niesmurfne, ważniaku. Zbudujmy tratwę! Genialny pomysł, bo to ja go wymyśliłem. Jestem za młoda, żeby smurfnąć na dnie rzeki. Mogę pomóc, zawsze trzymam poręczny młotek. Pracuj się. Ciamajdo! Oddaj mi mój młotek! Musimy współpracować i przydzielić odpowiednie zadania. Zacznijmy od najważniejszej zasady. Ciamajda nie może dostać w swoje ręce młotka. Musimy ograniczyć transport i przede wszystkim zniwelować młodę. Skąd znasz takie trudne słowa, sasytko? Smurf ekonomista mnie nauczył. Młoda może zagrozić naszej misji. Wpady w tratwach, zbędny transport i oczekiwanie nie mogą stać nam na przeszkodzie. Skończyliście już smurfić? Musimy smurfnąć papę Gargamelowi przed kolacją. Nie cierpię nie jeść kolacji. Smurfujmy stąd, póki jeszcze można smurfować. Czeka nas ciężka praca, a ja nie cierpię ciężkiej pracy. Nie cierpię ratować innych smurfów. Czy to moja wina, że coś im się stało? Gdzie są wszystkie smurfy? Pewnie Ciamajda znowu wysmurfił. Mogłabym je pomóc, gdyby... Nie chciało mi się tak spać.